Zostań, Adrianie. Ja od razu poproszę tutaj Pawła Jóźwiaka. Zróbmy ten face to face i przypomnijmy, że ostatnio skończyło się bardzo mocno. Adrian uderzył Pawła, potem Paweł zrewanżował się na roście i uderzył Adriana. Jeszcze mam tutaj taką prośbę dla włodarzy Klaudu. Skoro Adrian zrobił taki progres, że tak czuje mocny, to ściągnijcie mu Mometa Halidowa. Wsądzę, że będzie z jakimś Wojtkiem Sobierajskim bił. Jak grubo, to grubo. Ja mam do ciebie jedną propozycję. Nie będziesz ty z tą żarpą, mamy walkę, szanuję to. Ale jedyne ci powiem, ja bym chciał w sobotę, żeby ta walka, żeby nie zostawiać widzom żadnych jakby wątpliwości, chciałbym, żeby federacja skonsultowała to, czy walka może być sędzią poza oktagonem. Nie ma problemu, kurwa, cię mogę rozpierdolić na zapleczu za chwilę, jak tak bardzo chcesz. To dla mnie żaden problem. A ja chcę zarobić trochę kasy, więc w sobotę cię rozpierdolę. Nie chcę, żebyś dostał kontuzji. No nie martw się, no ja mówię, że chciałeś sędzia poza oktagonem, a chcę zarobić kasy. Poza oktagonem, ale i tak co ty pierdolisz? Patrz, spójrz na tą pięść i pomyśl sobie, co ta pięść zrobi z twoją pi***. Spójrz na to, co zrobi z twoją. Tak samo jesteś nieogolony jak ja, więc jesteśmy we dwóch. Ale ja mam chociaż twarz, no. Ja mam chociaż jaką twarz masz? Normalną, no. Spójrz mi, nie się boisz, każdym wzrokiem. Panowie, jeszcze bliższego face to face'a to nie widziałem. Przegrasz. Przegrasz. To mówić, przegrasz, będzie ci wstyd, ale to przegrasz. Zobaczymy. Wspomnisz moje słowa, przegrasz. Zobacz, z czym ci się przyjdzie zmierzyć. Z czym, pokaż to łapę. No właśnie, o czym my mówimy? No to, o czym mówimy, zobaczymy w sobotę. Słuchaj, rozbierasz się, to ja mogę przed swoją dziewczyną, a nie przed także już nie przesadzaj, no. No dobra, już się nie obrażaj tak, spokojnie. Paweł, wymiękłeś? Paweł wymiękł. Będę go napi***ł przed walką, bo nie chcę go uszkodzić, także tyle, w sobotę, także obiecuję wszystkim, że to będzie... Ale do mikrofonu. ...i masakra. Paweł już w najlepszym wydaniu. Wierzę, że...